Drodzy fani komiksów, wybaczcie mi. Pierwotnie dzisiejszy odcinek miał być kolejnym ziemniaczanym przeglądem komiksowym, czyli podsumowaniem nowości komiksowych od wydawnictwa Marvel z mijającego miesiąca. Jednakże oczywiście Gwiezdne Wojny po raz kolejny pokazały nam, jak bardzo potrafią nas zaskoczyć i jak czasami potrafią gruchnąć jakimś porządnym newsem. A w dzisiejszym wydaniu, dzisiejszym naszym spotkaniu newsem takim jest oczywiście pierwsze konkretne informacje oraz tytuł nadchodzącego serialu aktorskiego. Tak więc jak tylko będę mógł, to oczywiście komiksami się zajmę, ale dzisiaj oczywiście musimy się skupić i przede wszystkim cholernie chcę zająć się tematem nadchodzącego serialu aktorskiego ze świata Gwiezdnych Wojen. I jak zawsze przy breaking newsach zacznijmy od tego, co wiemy na pewno. 4 października z samego rana czasu polskiego Jon Favreau, czyli główna osoba odpowiedzialna za serial aktorski Gwiezdnowojenny, na swoim Instagramie, powiedzmy napisane stylem Gwiezdnowojennym, czyli czarne tło, złote litery, przedstawił nam krótki opis ogólny dotyczący serialu aktorskiego, który dostaniemy w przyszłym roku. I najważniejsze rzeczy oczywiście, jakie wyciągamy, to to, jak nazywa się sam serial, czyli The Mandalorian. I z tego, co widzicie teraz, możecie zobaczyć na ekranie oraz z tego, co pewnie sami czytaliście, po tym, jak dostaliśmy historię Django oraz Boba Fetta, w świecie Gwiezdnych Wojen zawita nam nowy wojownik. Serial sam natomiast będzie dział się krótko po upadku Imperium i jeszcze przed powstaniem First Orderu. Będziemy podążać śladami samotnego, powiedzmy, wojownika, samotnego strzelca, nazwijmy ten sposób, na najdalszych zakątkach galaktyki, które nie są objęte, powiedzmy, autorytetem, jurysdykcją Nowej Republiki. I ten krótki, bardzo lakoniczny opis, który wygląda trochę jak w napisy wchodzące do kolejnego epizodu, potwierdza nam i przedstawia nam kilka nowych informacji. Po pierwsze, plotki, które do tej pory krążyły, czyli że serial będzie skupiał się na Mandalorianach, są w końcu potwierdzone. Tak, głównym bohaterem, głównym tematem serialu będą Mandalorianie. Po drugie, mamy kolejne już potwierdzenie okresu czasowego, czyli tak jak wcześniej było wiadomo, że 2 lata po bitwie o Jakku będzie miał miejsce serial, tak tutaj mamy, że po upadku Imperium, a jeszcze przed powstaniem First Orderu. I trzecia najważniejsza wiadomość i jakby taka najbardziej nowsza, najświeższa, jaka nam się pojawia, to jest potwierdzenie, ten ostatnie zdanie, które zaznacza, że nasz samotny wojownik będzie działał, będzie jakby jego przygody będą się miały miejsce w rejonach, które nie są jakoś pilnowane przez Nową Republikę, co wskazuje nam dosyć mocno na taki przestępczo-przemytniczo-westernowy prawdopodobnie klimat tego serialu. I zanim przejdziemy do oczywiście moich spekulacji fabularnych, kilka jakby słów komentarzu do tego, co wiele osób zwróciło uwagę gdzieś tam w internecie, że czemu akurat to? Dlaczego akurat wybrano Mandalorian? Dlaczego w ten sposób podążono? I tutaj jakby mój główny argument, jaki wysuwam z drugiej strony, to jest fakt tego, że to jest pierwszy serial i on musi być rozpoznawalny. On w pewien sposób ma otworzyć nową erę Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o telewizję. I wybór Mandalorian, jakkolwiek byśmy nie na nich patrzyli, oni się sprzedają. Są charyzmatyczni pod względem swojego wyglądu, prezentując się, są po prostu badasowaci na zewnątrz. I mówię tutaj jakby o wyglądzie zewnętrznym Boba Fetta, Django Fetta, charakterystyczne hełmy i tak dalej. Wyjmijcie na razie z głowy to, co wiemy o nich na podstawie seriali. Chodzi mi bardziej o to, gdy taki szary, zwykły widz siądzie przed telewizorem, zobaczy, że jest to jakiś samotny wojownik, który podąża po jakichś tam planetach, po jakichś tam miejscowościach, miastach i tak dalej, będzie po prostu chciał, czy będzie miał takie poczucie, że wow, to jest badass, który w pewien sposób którego losy chce śledzić. Z drugiej strony, umieszczenie akcji z daleka, powiedzmy, od Nowej Republiki, od First Orderu, od Resistance'u, czy od czegokolwiek takiego innego i umiejscowienie jej fabuły wokół głównego jednego bohatera, który gdzieś tam podąża po dzikich rejonach, czy po dzikim zachodzie galaktyki, pozwala w pewien sposób dostosować to do formy serialu. No nie oszukujmy się, serial nie może być jakoś aż tak wybuchowy, aż tak naładowany efektami specjalnymi jak film. Tak więc tutaj bardziej jest to możliwe, bardziej jest to skupiające i jest to po prostu wygodniejsze dla twórców serialu, więc jakby wybranie tej drogi i akurat Mandalorianie i akurat w takim stylistyce jest dla mnie w pewien sposób zrozumiałe i nie mam co na razie teraz załamywać rąk, bo spokojnie, to jest pierwszy serial Gwiezdnowojenny, następne mogą dotyczyć innych tematów, które wielu fanów na przykład by chciało, typu jakieś szpiegostwo, jakaś polityka i inne tego rodzaju zagadnienia. Okej, i teraz przejdźmy oczywiście do tego, co możemy dostać fabularnie i oczywiście sam opis nie jest jakoś bardzo, bardzo rozbudowany, ale wskazuje nam na kilka rzeczy. Fakt tego, że mamy tego samotnego, powiedzmy, najemnika, wojownika, strzelca, rewolwerowca, jak go zwał, tak zwał, można w pewien sposób połączyć z tym, co do tej pory wiemy
o Mandalorianach. Ponieważ główne dwa źródła, jakie wiemy o tej nacji, o tej rasie, o tej powiedzmy narodzie, nazwijmy to w ten sposób, pochodzą oczywiście z seriali animowanych, czyli TCW oraz Rebels. I przyjrzyjmy się, jak to wygląda na osi czasu Gwiezdnych Wojen. Ponieważ w TCW jakby fabuła mandaloriańska skupia się względem tego, że mamy większość powiedzmy tą pacyfistyczną tego narodu oraz mamy pewne grupki separatystyczne, które chcą odnowić tradycję wojowników Mandalory i tak dalej, i tak dalej. To doprowadza do wojny domowej. To wszystko, co dobrze znamy z serialu TCW. Potem mamy pewnego rodzaju przeskok. Oczywiście ta historia z TCW będzie uzupełniona przez nowy sezon w przyszłym roku, ale potem fabularnie mamy przeskok do serialu Star Wars Rebels, gdzie mamy jakby oś fabuły popierającą się na tym, że Mandalorianie są rozbici na poszczególne klany i część klanów jest niezależna, część powiedzmy jest wierna Mandalorze, a część jest służy Imperium. I tutaj biorąc pod uwagę, jak kończy się ten wątek w Rebeliantach, że powiedzmy frakcja imperialna zostaje w pewien sposób zniszczona, Mandalorianie postanawiają się zjednoczyć, zakładam pewnego rodzaju teorię i nie bierzcie tego za pewnik, tylko to jest taka moja pewna teoria taka, że w czasie wojny domowej, pierwszej wojny domowej, czyli po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, Imperium w pewien sposób się wkurzyło na Mandalorian za to, że byli im przeciwni i miło by było, znaczy nie to, że miło, ale mogłoby to sensownie pasować tego, że Imperium po prostu zmiażdżyło Mandalorian, całkowicie rozbiło ich jako nację, rozbiło ich jako naród i resztki powiedzmy rozsiały się po całej galaktyce. I to całkiem mądrze mogłoby się właśnie łączyć z tym naszym serialem aktorskim, gdzie jakiś tam spadkobierca powiedzmy jakiegoś dziedzictwa Mandalorian, albo po prostu jakiś wojownik, syn jakiegoś tam innego wojownika, wojowniczki i tak dalej, po tym jak Imperium upadło, stara się w pewien sposób albo na przykład gdzieś tam na zewnętrznych rejonach galaktyki odbudować jakąś swój, nie wiem, ród, swój klan, cokolwiek takiego, albo po prostu jest takim samotnym najemnikiem, który gdzieś tam podąża po prostu przez galaktykę i nie wiem, służy za pieniądze, albo na przykład jest ostatnim sprawiedliwym. Czyli mamy tutaj jakby te klimaty westernowe. Również ciekawy fakt jest tego, to jeden z moich znajomych zaznaczył gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku Gwiezdnowojennej, że mogłoby nam się to łączyć i biorąc pod uwagę, jak wyglądają na razie zdjęcia z planu serialu, które są, budynki są, przypominają trochę te statui, mamy tutaj połączenie z trylogią Chucka Wendlinga, ponieważ pod koniec tej trylogii w Kresie Imperium mamy powiedziane, że grupa osadników z Tatooine zbudowała pewnego rodzaju fort, którym się broniła przeciwko bandytom, przeciwko piratom i oni tam współpracowali z Tuskenami i główny burmistrz tego miasta kupił gdzieś tam w poprzedniej książce, w pierwszej książce tej trylogii zbroję Boby Fetta, gdzie się znalazł. I tutaj ciekawe, czy to mogłoby się jakoś połączyć, czy byłoby takie nawiązanie, czy po prostu będzie to tak, że właśnie mamy jakiegoś samotnego wojownika, który chce odnaleźć swój ród mandaloriański, czy powiedzmy chce po prostu być tym gunslingerem, po prostu jakimś tam najemnikiem albo stworzyć sobie jakiś nowy dom. Bo jakby możliwości, które jeżeli mielibyśmy pokazać pełną skalę powiedzmy Mandalorian, tak jak widzieliśmy to w TCW, nie byłoby na to budżetu. No sorry, nie można pokazać powiedzmy w filmie, serialu aktorskim, nie wydaje mi się, żeby to było jakby wykonywalne przy jakimś ograniczonym budżecie, że nie wiem, setki wojowników latają gdzieś tam na jetpackach, walczą i tak dalej. Nie, skupmy się na tej skali mikro, szczególnie, że opis podkreśla nam fakt tego, że dzieje się to poza jurysdykcją Nowej Republiki, gdzieś na zewnątrz, więc w ten oto sposób prawdopodobnie zakładam, tak na luźno na razie, że dostaniemy takie właśnie ala westernowe klimaty w świecie Gwiezdnych Wojen z głównym bohaterem, który będzie Mandalorianinem. I ci z Was, którzy oglądali mój kanał przy okazji Star Wars Rebeliantów, kiedy ja recenzowałem poszczególne odcinki czwartego sezonu, mogą teraz się zastanawiać, zaraz, czy Ty se przypadkiem nie mówiłeś kiedyś, że Mandalorian, czy powiedzmy ich pomysł realizacji powinno się zakopać i zapomnieć na kilka ładnych lat. Jak najbardziej nadal trzymam to zdanie. Moim zdaniem Mandalorianie w Rebelsach zostali już całkowicie pogrzebani, zostali całkowicie zmasakrowani jako idea i trzeba byłoby jak najbardziej przedstawić w inny sposób. I wiele osób również gdzieś tam w komentarzach na Facebooku i nie tylko zaznaczało, że okej, fajnie to jest serial, no ale po co ci znowu ci Mandalorianie? Mimo wszystko pewnego rodzaju trauma po tym, co zrobiono z tą nacją w Gwiezdnych Wojnach, nadal pozostaje i można patrzeć na serial, który dostaniemy jako, znowu ci Mandalorianie, znowu to będzie wałkowane i tak dalej, i tak dalej. Jednakże z drugiej strony zaczyna pojawiać się mój optymizm i pewna cicha nadzieja na to, że właśnie Jon Favreau jest tym takim doktorem Frankensteinem, który wykopie te zwłoki mandaloriańskie, użyje jakiegoś prądu 220 i ożywi tą markę, powiedzmy, w ramach Gwiezdnych Wojen, tą nację i przedstawi ją w prawidłowy sposób. I nie chodzi mi tutaj o to, wiecie, żeby pokazać cały lud Mandalorian, całą Mandalorę. Nie. Powrócić do tego pierwszowzoru, tego core, tego podstawy,
tych korzeni Mandalorian, czyli tego, że Mandalorianie są badasowaci, bo wyglądają badasowato, tak jak Boba Fett. Żeby to był ten jeden wojownik, który po prostu jest super szybki, super sprawny, super wojownikiem i tak dalej. Niewiele mówi, żeby na tym się skupić. Jednakże, z drugiej strony ciężko być optymistą, kiedy za naszych pleców dyszy straszny kapelusznik, szalony kapelusznik, czyli Dave Filoni, który wiemy, że w jakiś sposób współpracuje przy tym serialu. Jon Favreau z nim się konsultował, czym się również się chwalił na swoim Instagramie, jak i również chodzą ploty, że spośród 8 odcinków, które mamy dostać w tym serialu, 2 mają być wyreżyserowane, w tym podobno jeden premierowy, ten główny premierowy, pierwszy, właśnie przez Dave'a Filoniego. I o ile do jego umiejętności jako reżysera nic nie mam. Odcinki, które reżyserował w Rebelsach były całkiem nieźle pod tym kątem sklecone, w porządku. Prawdopodobnie również da chłopak sobie radę, jeżeli chodzi o aktorów. Z drugiej jednak strony obawiam się wpływu fabularnego, bo właśnie to jest główna rzecz, jaką zarzucam Dave'emu Filoniewi, czyli Filoniemu, to, że zajechał Mandalorian w Rebelsach. To jego pomysły, jak to zostało zrealizowane, jak to zostało zaprezentowane, jak w jaki sposób to się potoczyło wszystko, to mi najbardziej przeszkadzało. I boję się, autentycznie boję się, że nagle on gdzieś tam będzie, John, ale wrzućmy Sabine, albo powiedzmy jeszcze o tym, albo gdzieś tam jakoś Bo-Katana, czy cokolwiek innego. Nie, serio. Proszę Was, wiem, że moje zdanie gówno znaczy, przepraszam za to określenie, i prawdopodobnie absolutnie ten filmik nie dociera nigdzie dalej niż Polska, ale naprawdę, naprawdę nie dostańmy tego. Dostańmy tego jednego pojedynczego wojownika, który, nie wiem, szuka swoich towarzyszy, broni sprzed lat, który chce po prostu otworzyć swój klan, albo który jest tym samotnym gunslingerem przemierzającym dziki zachód galaktyki, ale żadnych cholernych znowu gadania o honorze Mandalorian, o innych takich pierdołach w super nadymany sposób, żadnych małych, śmiesznych pistolecików, żadnego malowania super jakiegoś sprayami broni. Nie! Pokażmy tych Mandalorian jako badassów, a nie jako pompatyczne figurki, które cały czas gadają o honorze i nic praktycznie innego nie robią. I tego najbardziej się obawiam, że właśnie Dave Filoni będzie pewnego rodzaju złym wpływem na ten serial i mam nadzieję, że po prostu to jest jakieś moje, po prostu, nie wiem, teorie spiskowe, które kręcą mi się w głowie i finalnie dostaniemy jak najbardziej fajny, dobry i ciekawy, interesujący serial Gwiezdnowojenny. Tak więc, jak mogę to wszystko podsumować, bo po raz kolejny udowadniam, że 3 zdania można spokojnie przerobić w ponad 15-minutową bablaninę. Ja czekam bardzo, ale nie dlatego, że mamy Mandalorian, czy to, co dzisiaj dostaliśmy, tylko nadal uważam po prostu, że fakt tego, że mogę powiedzieć, że będę oglądał serial gwiezdnowojenny telewizyjny, to jest po prostu coś, co jest miodem dla moich uszu i naprawdę czekam na to niesamowicie. Natomiast jeżeli chodzi o tą warstwę popularną, trzymam kciuki. Okej, jestem pozytywnie nastawiony, mam nadzieję, że ten wątek zostanie dobrze poprowadzony, że zostanie to jakoś nam pokazane w odpowiedni sposób, ale z drugiej strony nie popadam jakiś w super hiper optymizm, znaczy pewnie niektórzy Was powiedzą, że jestem hiper optymistyczny, ale nie, jeszcze nie aż tak bardzo jak potrafię być, ponieważ z drugiej strony jest dużo rzeczy, które można spieprzyć i patrzę na Ciebie, Dave Filoni, tak, szalony kapeluszniku, naprawdę proszę Cię, odpuść sobie, rób, reżyseruj sobie, ale wara Ci od scenariusza, a szczególnie wara Ci od pomysłu na Mandalorian. Jon Favreau, trzymam za Ciebie kciuki i czekam na kolejne informacje, bo tak naprawdę tutaj o tych 3 zdaniach można tyle tak na właściwie powiedzieć, a kolejne rzeczy, powiedzmy fotosy z planu, prezentacja pierwszych postaci, czy w końcu może byśmy dostali plan castingowy, czy to powiedzmy, kto występuje, znaczy nawet nie kto występuje w jakich rolach, tylko jacy aktorzy zostali zaangażowani, byłoby naprawdę miło. No i oczywiście standardowo pogadajmy, dajcie znać, czy to na Facebooku, chociaż już pewnego rodzaju dyskusja wytoczyła się w pewien sposób, nawet całkiem burzliwa na Facebooku, ale również zachęcam do komentarzy na YouTubie. No i pogadajmy, zobaczmy, sprawdźmy, jak to będzie i cóż, trzymajmy kciuki i czekajmy na następne wiadomości. Tak więc dzięki Wam bardzo serdeczne, sorry za ewentualny chaos w tym filmie, no ale come on, jest o czym gadać i jest o czym się podniecać, jest o czym cieszyć. Tak więc tyle. Dzięki bardzo serdecznie, do zobaczenia już wkrótce i niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Pa, 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 pa.